Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Dzisiaj taki odcinek poradnikowo-zakupowy. Mianowicie chciałbym opowiedzieć o kupnie samochodu w komisie. O samochodach z komisów samochodowych. Myślę, że kilka odcinków takich zakupowych, rozgraniczających po prostu zakupy u różnych, czy to w komisie, u handlarza, czy od osoby prywatnej, uda mi się nagrać. Także dzisiaj pierwszy odcinek o samochodach z komisu. Tutaj od razu trzeba rozróżnić komisy prywatne z komisami tak zwanymi przysalonowymi, czyli tam, gdzie samochody nowe są sprzedawane. Aczkolwiek to wszystko się teraz zaciera. Co do moich takich doświadczeń, ja w kilkudziesięciu komisach byłem na przestrzeni tych ostatnich lat, szukając samochodu, czy to dla siebie, dla kogoś. Powiem tak, że ogólnie idea komisu była taka, że właściciel wstawiał samochód i komisant, czyli właściciel komisu, za odpowiednie tam opłatę czy procent ze sprzedaży taki samochód trzymał na placu. Teraz taka miała być idea niby komisu. Teraz to wygląda tak, że w komisie stoją samochody zazwyczaj właściciela komisu, czyli właścicielem te samochody, które są w komisie, są tak naprawdę własnością samego komisu. Także tutaj ta idea komisu się tak naprawdę zatarła, samochodowego. Ogólnie opinie o komisach w Polsce nie są za dobre. Wzięło się to na przestrzeni lat. Najpierw działały, powiedzmy, giełdy samochodowe. Te giełdy samochodowe poznikały już praktycznie teraz z rynku. Zostały tylko tam na palcach jednej ręki jakieś tam największe giełdy typu pod Warszawą czy tam w Mazowieckim. W większości miast działały giełdy samochodowe. Teraz te giełdy samochodowe praktycznie zajmują się tylko jakimś sprzedażą akcesoriów czy ubrań, powiedzmy, czy jakichś innych rzeczy przemysłowych. Samochody, wszystko się przeniosło praktycznie do internetu, na portale ogłoszeniowe. Wynika to z tego, że ludzie mają dostęp do internetu, do komputerów, także to jest o wiele łatwiejsza forma wystawienia samochodu do sprzedaży. Co do samych komisów, na pewno zaletą jest to, że w jednym miejscu mamy dużo samochodów. Największe komisy mogą mieć tych samochodów nawet w okolicach kilkuset, tysiąca nawet są takie komisy. Są miasta wyspecjalizowane w tych placach, w komisji, nie wiem jak to nazwać, no. Część to nazywa handlarze, że to są komisy, ale raczej są to komisy, są miasta wyspecjalizowane, nie będę tu wymieniał miast, żeby dawać reklamę. Ja byłem w takich dwóch miastach, które specjalizują się w komisach, powiedzmy, samochodowych. Raczej te miasta dobrej opinii odnośnie tych aut nie mają. Większość aut w komisach aktualnie jest sprowadzanych z zagranicy. Są komisy oczywiście z autami z salonów polskich, prywatne, które się chwalą, że są, powiedzmy, nie wiem, samochody z polskich salonów, bezwypadkowe. To wszystko trzeba sprawdzić. Zazwyczaj te samochody z polskich salonów to są samochody nie od prywatnych właścicieli, tylko polizingowe, z wypożyczalni samochodów. Zazwyczaj wypożyczalnia trzyma samochód rok, maksymalnie 2 lata i sprzedaje w takiej samej cenie albo nawet większej niż zakupiła ten samochód. Już wypożyczalnie mają spore rabaty, nawet rzędu 30% i więcej, dlatego że kupują tych samochodów bardzo dużo. Także tutaj trzeba wziąć uwagę, że jeżeli są w komisjach samochody tej samej marki, bardzo często jest tych samochodów sporo z polskich salonów, to są to auto pofirmowe, polizingowe. Ja z takimi samochodami raczej
byłbym też ostrożnie, bo często historia tych samochodów także jest dosyć ciekawa w takich komisjach. Także tutaj taka dygresja. Odnośną sprawą są oczywiście komisje tak zwane przysalonowe. Tutaj też te opinie są podzielone. Niektórzy mówią, że są tam auta pewne, niektórzy mówią, że niepewne. To wszystko, każdy samochód trzeba przed zakupem sprawdzić, poczytać opinie w internecie, jaki dany salon czy komis ma opinię. Co do takiego przysalonowego komisu, na pewno zaletą jest to, że w większości są to auto właśnie też z polskich salonów serwisowane. Aczkolwiek nie oznacza to, że nie mogą mieć jakichś tam przygód czy historii. Tutaj także zaleta jest to, że możemy ten samochód sprawdzić. Jest tych samochodów także większa ilość. Co do wad komisów, ja w komisie takim byłem tutaj akurat na Śląsku. W komisach obeszłem akurat takie miasto, gdzie tych komisów na jednej ulicy było sporo. Raczej nie mam dobrych opinii. Pojechałem tam z chęcią zobaczenia samochodu, nie będę mówił jakiego, ale powiedzmy, że francuskiej marki. Co do stanu, na zdjęciach samochód wyglądał w miarę przyzwoicie. Po obejrzeniu na żywo samochodu już praktycznie wiedziałem, że tego samochodu nie kupię. Nawet nie było sensu tam głębiej oglądać. Sama kierownica wyglądała tak, jakby ktoś papierem ściernym albo pilnikiem zeszlifował jedną czwartą, jedną trzecią kierownicy z jednej strony. Widać, że ta kierownica była wytarta. Tutaj to wnętrze było wyprane. Plastiki już było też widać, że powycierane. Przebieg tego auta był, z tego co pamiętam, niecałe chyba o okolicach 130 czy 140 tysięcy kilometrów. Ja miałem podobne auto z takim przebiegiem i auto wyglądało w środku dużo, dużo lepiej jak nowe praktycznie. Kierownica niezniszczona, tutaj te podłokietniki, wszystko w idealnym stanie. Także to auto na pewno miało przebieg cofnięty o 200 tysięcy, tak kalkuluję mniej więcej. Jako, że było to kombi, także raczej ten samochód nie stał, także tak to wyglądało. Reszta samochodów, które tam obejrzałem, także nie nadawała się specjalnie do zakupu. Dużo widać na pierwszy rzut oka szkód, jakichś zrobionych malowania, powiedzmy, inne cienie na aucie, szpary między blachami, wycieki, powiedzmy, oleju z silnika, które już na pierwszy rzut oka widać. Rozładowane akumulatory najczęściej także, bo te auta stoją po kilka tygodni, kilka miesięcy nawet w takich komisjach. Także tutaj można poczytać opinie użytkowników, którzy właśnie w komisjach szukali jakichś samochodów, to te opinie są podzielone. Jedna osoba pisze, że znalazła tam jakiś samochód. Bardziej wybredni klienci na pewno znajdą więcej wad, powiedzmy, niż zalet. Oczywiście w dobie tych mierników elektronicznych w historię wypadkową możemy takiego auta sprawdzić, aczkolwiek to też nie jest do końca, bo tutaj też są rozbieżności. Z takich ciekawostek teraz dużo komisów daje jakieś tam gwarancje na samochód użytkowany, nawet na 2-3 lata. Albo gratis, albo trzeba dopłacić tam. Nie wiem, nie korzystałem z takich gwarancji. Aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby gwarancja na stary samochód, nie wiem, 10-15-letni obejmowała silnik, skrzynię biegów, tam jakiś osprzęt. Przecież to w każdej chwili może się zepsuć. I taki gwarant praktycznie musiał dopłacać do interesu, chyba że ta gwarancja kilka tysięcy złotych kosztuje. Ale to też dla mnie to jest taka zagadka, nie wiem, niech ktoś się wypowie, czy na Facebooku w komentarzu pod tym filmem, jak to wygląda te gwarancje w przypadku właśnie aut z komisów, te dokupowane. Czyli ogólnie na pewno zaletami jest duży wybór samochodów w jednym miejscu. Jeżeli ktoś szuka auta, może sobie pochodzić w takich komisjach z ciekawości nawet. Co do kupna dobrego auta, to jest wszystko loteria. Każde auto trzeba sprawdzić przed zakupem. Komisje z autami z polskich salonów, czy od pierwszych właścicieli, także te samochody są często
Poleasingowe, jak zresztą w większości poleasingowe z wypożyczalni samochodów. Także tutaj ta historia tych samochodów także nie jest tak naprawdę do końca znana. Chciałbym też przypomnieć, że przebieg, jeżeli samochód jest do 3 lat, to nie będzie notowany nigdzie, bo samochód nowy ma dopiero pierwszy przegląd po 3 latach, także tutaj także są możliwości kombinowania w przypadku takich młodych samochodów. Także trzeba mieć to na uwadze. Także to by było na tyle odnośnie aut z komisów. Następnym odcinek myślę, że opowiem co nieco o samochodach od prywatnych właścicieli czy od handlarzy, powiedzmy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Do usłyszenia do następnego odcinka.